Czy poseł Janusz Sanocki stanowi w Nysie podwyższone zagrożenie? Na razie tylko wtedy, gdy szuka miejsca do zaparkowania samochodu, jak wynika z wywiadu, którego udzielił dla Radia Opole dyrektor nyskiego ZOZ Norbert Krajczy. Święta coraz bliżej, nawet zwaśnieni politycy zaczynają w tym szczególnym okresie wyciągać rękę do swoich adwersarzy. Czy dojdzie do świątecznego pojednania? Zobaczymy. Jest środa, 16 grudnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu. Okres przedświąteczny to szczególny czas, gdy nawet zwaśnieni politycy zaczynają o swych oponentach mówić ludzkim głosem. Wyciągam do niego rękę i zachęcam do współpracy, mówi o Januszu Sanockim Norbert Krajczy. Jak wiadomo, panowie nie darzą się wzajemną sympatią. Oliwy do ognia dodał ostatnio poseł Sanocki, gdy przy okazji słynnej sprawy z założeniem blokady na jego samochód wyrażał się o dyrektorze ZOZ obraźliwie. Jak to skomentować? No cóż, operatorzy parkingów, strzeżcie się. Janusz Sanocki może zaparkować także u was. Przypomnijmy, kilkanaście dni temu poseł Sanocki stanął w niedozwolonym miejscu, blokując wjazd dla karetek pogotowia, gdy nie mógł znaleźć miejsca parkingowego przy szpitalu, gdzie podjechał z niepełnosprawną osobą. Strażnicy miejscy założyli więc zgodnie z przepisami blokadę na koła jego samochodu. Zirytowany poseł nie zamierzał jednak uznać swojego błędu. Zadzwonił do komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Smolenia i w niewybrednych słowach wyrażał się o pracy strażników. W rozmowie obraził także dyrektora nyskiego ZOZ-u. Powiedział również, że złoży w starostwie wniosek o odwołanie Norberta Krajczego z pełnionej funkcji. Swoje zdanie podtrzymał w rozmowie z Radiem Opole. Norbert Krajczy najpierw nie chciał komentować wypowiedzi posła, ale zmienił zdanie i odniósł się do sprawy w wywiadzie dla radia. Pan Sanocki jest znany z tego, że jak nie ma wroga, to nie funkcjonuje. W związku z tym tego wroga szuka wszędzie. Tak było w 2005 roku, gdzie jakieś absurdy typu, że nie będzie rozbudowy szpitala, to który oczywiście stoi z płytą lądowiska, i to były główne zarzuty, że administrator ZOZ-u w Nysie, czyli ja, nic nie robię i tak dalej. Podobnie jest i w tej chwili. Zresztą w tej chwili pracownicy szpitala oczywiście nie będą protestowali, tylko wiedzą, że pan Janusz Sanocki stanowi w Nysie podwyższone zagrożenie. I też przy szpitalu nyskim, jak tylko podjeżdża, no to oczywiście będą chcieli mu czym prędzej pomóc. No bo żeby znów nie błądził, żeby znów nie doszło do jakiejś absurdalnej sytuacji, która spowoduje, że Straż Miejska będzie musiała interweniować. Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Podczas odsłuchiwania tego materiału, no to oczywiście pan Sanocki, no tak mniej więcej na co dzień działa, do tych strażników bluzgał, tylko nie wiem dlaczego bluzgał do nieobecnego dyrektora ZOZ-u, no którego nie było, w ogóle nie wiedziałem o tym, a też pod moim adresem epitety różnego typu szły, niecenzuralne. No ja oczekuję przeprosin tym razem, bo oczywiście myślę, że pan Sanocki, jak znajdzie innego przeciwnika, dostarczę parę innych osób, że będzie mógł z nimi walczyć, może no to zostawi ten biedny szpital w spokoju. Jestem w stanie puścić wszystko w niepamięć, jeśli tylko pan Janusz Sanocki zechce współpracować i poważnie traktować swoje poselskie powinności, dodał Norbert Krajczy. Jak na rękę wyciągniętą do współpracy zareaguje Janusz Sanocki? No cóż, idą święta, więc może zdarzy się cud. Na kolejne wiadomości zapraszam już w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.